Dzień dobry, z tej strony Wilku, a ja witam was serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu Najsłynniejsi seryjni mordercy w historii świata. Słuchajcie, w Polsce, wyobraźcie sobie, też byli seryjni mordercy i grzechem byłoby ich pominąć. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o jednym z nich, żyjącym w okresie międzywojennym, powojennym, aż w zasadzie do końca kresu epoki stalinizmu, Władysławie Mazurkiewiczu. Można nazwać tą opowieść balladą o mordercy z kwiatkiem, ponieważ człowiek ten wyglądał jak amant, miał arystokratyczne maniery i zabijał z zimną krwią. Piękny jak z żurnala, uwodziciel, pośrednik w handlu deficytowymi dobrami, pozbawiony przede wszystkim wszelkich uczuć upiór. Oto, tak jak powiedziałem wcześniej, historia nikogo innego jak pana Władysława Mazurkiewicza, seryjnego mordercy, który królował w czasie okupacji i po wojnie na krakowskich salonach. Będą w tej opowieści szynki, kanapki z szynką i cjankiem. Będzie szkarłatna róża, będą różnego rodzaju przedwojenne precjoza i broń, z której wielokrotnie wystrzelił. Ale opowiedzmy na początek może o specyfice powojennej Polski, międzywojennej Polski, wojennej Polski, o specyfice Krakowa, w którym ten człowiek i zamieszkiwał. Nikt inny, słynny nasz bard, poeta, satyryk, pan Tadeusz Boy-Żeleński, który był miłośnikiem zielonego stolika, czyli hazardu, pisał: karciarnia była w maleńkim Krakowie niby eksterytorialna ambasada potężnego szatana. Miało się uczucie, jakby za obróceniem pierścienia w bajce lub wymówieniem zaklętego słowa otwierał się sezam wzruszeń, przeżyć i nadziei. Wgłębmy się w to dalej. Zbliżające się trudne lata okupacji i początków komunistycznej Polski wzmogły jeszcze krakowski taki spleen. I ci spośród mieszkańców naszego królewskiego grodu, jakby nie było, którym udało się zachować jakiś kapitalik, po prostu szukali rozrywki. Domy publiczne, kabarety czy nocne kluby miały stałe i liczne grono bywalców, ale istniały lokale, które cieszyły się jeszcze większą estymą, budząc przy tym dużo bardziej silne emocje. Były to owe barwne, opisane przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego, domy gry, domy hazardowe. Nie zginęły one w czasie II wojny światowej, jak i tuż po niej. I mimo, że oficjalnie zakazane, nigdy nie świeciły pustkami. Mało tego, hazard okazał się najbardziej egalitarną z rozrywek i gromadził ludzi, którzy na co dzień nie podaliby sobie po prostu ręki, bo byli z różnych, jakby nie było, sfer. Byli więc to wśród graczy zarówno pozbawieni majątków ziemianie, jak i krakowskie mieszczuchy. Najczęściej bywało tak, że naprzeciw bogatych reprezentantów palestry, czyli grupa adwokatów czy lekarzy, do kart zasiadali dorobkiewicze, szmalcownicy, a bywało, że i w czasie wojny byli to niemieccy oficerowie. Tych po latach okupacji zastąpili ubecy, którzy przecież, jak to zwykle bywa, również lubili się zabawić. I tak oto w nastrojowych wnętrzach mieszczańskiego salonu, czy też, jak kto woli, w obskurnej piwnicy, spotykali się miłośnicy życia i z kartami w jednej ręce, a kieliszkiem wódki w drugiej, rozgrywali pojedynki. Nagrodą dla zwycięzcy był piętrzący się stos, młynarek. Tak potocznie nazywało się wtedy pieniądze funkcjonujące w generalnym gubernatorstwie, bądź polskich złotych. Za plecami rozemocjonowanych, słuchajcie, mężczyzn gromadziły się zaś sprzedajne baby, czyli prostytutki, albo w przypadku, gdy gościnni udzielali nobliwi prokuratorzy czy lekarze, ich eleganckie żony, serwujące drobne przekąski. Gracze pojawiali się i znikali. Po wielu pozostały tylko historie ich roztrwonionych majątków. Jednak prawdziwymi, naprawdę prawdziwymi królami owych zakazanych przybytków byli ludzie, którzy hazard mieli po prostu we krwi. Ich niekwestionowanym przywódcą był pan w średnim wieku o urodzie amerykańskiego amanta,
zawsze w doskonale skrojonym garniturze i z manierami światowca. W latach 40. i 50. jego nazwisko znali wszyscy co bardziej znaczący ludzie w Krakowie i każdy wiedział, że większego bon vivanta, jak to się wtedy mówiło, niż on, Władysław Mazurkiewicz, zwany w towarzystwie pięknym Władziem, próżno byłoby szukać. Słuchajcie, Kraków podczas okupacji był schronieniem dla wielu. Jednym z nich był oficer Wojska Polskiego, Żyd, Tadeusz Brommer. Mężczyźnie udało się zdobyć fałszywe dokumenty na nazwisko Ryszard Staniecki i dzięki nim mógł się zameldować. Trudniej było o jakąś legalną pracę i na życie zarabiał, handlując złotem i dolarami. Pozyskane precjoza przekazywał pani Dobrzańskiej z ulicy Kanonicznej, gdzie spotykali się handlarze i kolekcjonerzy. Tam też Brommer poznał Mazurkiewicza, który objawił mu się wtedy niczym anioł, mogący odmienić jego marny los. Przekonany, że nawiązanie współpracy ze znanym sprzedawcą antyków pomoże mu stanąć na nogi, zaoferował swoje usługi. Mazurkiewicz okazał się, no jakżeby inaczej, zainteresowany i zamówił 10, słuchajcie, złotych dolarówek oraz 4 austriackie dukaty. Były żołnierz poruszył niebo i ziemię, żeby pozyskać te monety i ostatecznie wczesną wiosną 1943 roku poinformował zleceniodawcę, że ma poszukiwany towar. Pan Władysław zaproponował dokonanie transakcji w jego samochodzie. Prywatne auto było niezwykle ważnym elementem employee, tamtych czasów, bowiem zarówno podczas okupacji, jak i pierwszych lat komunistycznego państwa było ono nie tylko świadectwem zamożności, ale i naocznym dowodem odpowiednich koneksji. Brommer przystał na to i był to 16 marca, mężczyźni udali się na przejażdżkę. Tuż za Rogatkami zatrzymali się i Mazurkiewicz poczęstował towarzysza podróży kanapką z prawdziwą szynką i masłem, która w owych czasach była niemal takim samym białym krukiem, co złote, słuchajcie, dolarówki. Dostawca monet przyjął poczęstunek. Niemniej już po 20 kęsach, po dwóch, przepraszam, kęsach, to już gadam głupoty, poczuł w ustach coś dziwnego. Doznanie to porównał później do aromatu gorzkich migdałów. Kryminolodzy w dzisiejszych czasach dowodzą, że taki oto smak ma tylko dla 20% populacji cjanek. Jak przekonują, dla 8 z 10 nieszczęśników trucizna ta będzie bez jakichkolwiek właściwości smakowych i zapachowych. Bycie wśród wybrańców uratowało Brommerowi życie. Mimo nieznacznego spożycia cjanku, mężczyzna doznał jednak drętwoty nóg oraz ciała. Przerażony wcisnął kanapkę do kieszeni i pozostawiwszy monety rzucił się do ucieczki. Doczołgał się do najbliższych zabudowań i poprosił gospodarza o mleko. Po jego wypiciu wrócił do sił i udał się w drogę powrotną do Krakowa. W mieszkaniu dolegliwości niestety wróciły i wezwał lekarza. Medyk, który przybył do chorego, zawyrokował, że ten został poddany działaniu trucizny i zaaplikował zastrzyk. Obejrzał też fatalną kanapkę i odkrył w niej biały proszek. Przekazał więc dowód przestępstwa do Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych, gdzie pan dr Jan Zygmunt Robel bez cienia wątpliwości pod plastrem szynki zidentyfikował cjanek potasu. Chciano mnie otruć i zostałem ograbiony, opowiadał Brommer. Obawiał się jednak zgłoszenia przestępstwa na policję, gdyż ta mogłaby odkryć, że nie jest tym, za kogo się podaje. I nie dość, że nie odzyskałby skradzionych fantów, to trafiłby do Auschwitz. Postanowił więc osobiście udać się do Mazurkiewicza i wyegzekwować niezależność za monety. Piękny Władzie oświadczył, że przekazał pieniądze, a nieszczęśnik musiał je zgubić. Niemniej długo się nie opierał i nieoczekiwanie rozliczył się ze swoją nieodeszłą ofiarą. Po tym zajściu Brommer z jeszcze większym strachem myślał o Mazurkiewiczu i bał się z kimkolwiek dzielić przeżyciami. I dopiero w latach 50., gdy usłyszał o sprawie Władysława Mazurkiewicza, zgłosił się na świadka. Widziałem go kilka razy na ulicy, mówił sądzie, lecz schodziłem mu z drogi, żeby sobie o nim nie przypomniał. Mężczyzna do końca życia był przekonany, że morderca to niegdysiejszy agent Gestapo. Nikt bowiem w jego mniemaniu nie mógłby sobie tak śmiało poczynać bez zgody okupantów. Dla pięknego Władzia owa historia miała zupełnie inny, można by rzec, edukacyjny wymiar. Wyciągnął on wnioski z nieudanej próby morderstwa i przyjął nową taktykę. Zamiast zatrutych kanapek
czy herbatę, postanowił sięgnąć po zdecydowanie pewniejszy sposób zabijania. Tuż po zakończeniu wojny zaznajomił się z Józefem Tomaszewskim, który skupował, jak się wówczas mawiało, walutę i kruszec. Oznajmił mu, że ma do sprzedania dużą sumę dolarów i zaprosił do swojego garażu. W tym pomieszczeniu, oprócz przestrzeni wygospodarowanej na niewielkiego dwudrzwiowego fiacika, było także miejsce na alkowę, do której Mazurkiewicz sprowadzał kochanki oraz przyszłe ofiary płci obojga. Tym razem schemat był następujący. Tomaszewski przekazuje pakunek z pieniędzmi, usłużny Władysław zaprasza go do auta, którym mają jechać po dewizy, i udaje, że idzie otworzyć bramę. Gdy jest za plecami ofiary, wyciąga broń i strzela jej w tył głowy. Mazurkiewicz po dokonaniu tego morderstwa wcisnął niemal 100-kilowe zwłoki do bagażnika i wywiózł poza miasto nad Wisłę. Tam wrzucił je do wody. Wracając, zapewne rozmyślał nad całym zajściem. Pistolet faktycznie okazał się niezawodnym narzędziem zbrodni, ale krew tryskająca z ofiary zostawiała niepokojąco wiele śladów. Wróćmy jednak do postaci samego Władysława Mazurkiewicza i opowiedzmy trochę o nim. Urodził się on 27 kwietnia 1911 roku w Krakowie w rodzinie ubogiego zecera. Jego matka, Helena, była piękną marzycielką, snującą plany o lepszym życiu. Niebawem nadarzyła się okazja, żeby spróbować szczęścia z innym, dobrze sytuowanym człowiekiem. Kobieta porzuciła męża i dziecko i wyjechała z doktorem Marianem K., nazwisko do tej pory nieznane, zostało ukryte w aktach sądowych, do Warszawy. W stolicy zamieszkała przy ulicy Chmielnej 10. Awans społeczny najwyraźniej nie zagłuszył w niej tęsknoty za lepszym światem i 29 listopada 1920 roku popełniła samobójstwo. Opiekę nad Władysławem przejął ojciec. Nie udało mu się jednak skierować chłopca na właściwą drogę. Malec, jak zaświadcza Cezary Łazarewicz, który był biografem i jest biografem eleganckiego mordercy, miał bardzo dużo cech matki i tak jak ona bujał w obłokach. W dzieciństwie zaczytywał się też w kryminałach i często uciekał do wyimaginowanego świata. Kim się tam stawał, możemy teraz tylko domniemywać. Niemniej przyszły morderca doskonale się uczył i zdał na studia prawnicze. Jednak praca w palestrze nie była mu najwyraźniej pisana. Po 2 latach porzucił Uniwersytet Jagielloński i po odbyciu 3-letniej szkoły został drukarzem. Mając fach w ręku, zatrudnił się tam, gdzie jego ojciec. Obowiązki w Drukarni Narodowej nie były absorbujące i mężczyzna znajdował czas na szemrane interesy, które wówczas już z powodzeniem prowadził, oraz wizyty w krakowskich knajpach. Nocne wojaże po mieście i rodząca się pasja do hazardu miały mu towarzyszyć już, słuchajcie, do końca życia. Lata niemieckiej okupacji okazały się dla Mazurkiewicza istnym Eldorado. Rozpoczął wtedy bliżej niezidentyfikowane transakcje z Niemcami oraz pośredniczył w handlu towarami wszelakimi. Piękny Władzio miał jednak stąpać po niezwykle grząskim gruncie i najprawdopodobniej angażował się w biznesy z Żydami, którzy zbywali dobra w nadziei na ocalenie życia. Tu oprócz plotek trudno trafić na jakąś konkretną informację. Ludzie mówili, że mężczyzna wzbogacił się po 1941 roku, kiedy to założono krakowskie getto. Miał też regularnie bywać za jego zwieńczonym łukami murem, w efekcie czego na przełomie lat 1942-43 stan posiadania pana Władzia znów niesłychanie się zwiększył. Wiadomo, że podczas deportacji Żydów do Auschwitz grono krakowian zbiło fortunę. Czy wśród nich był Mazurkiewicz? Wskazują na to poszlaki. Dowodów jednak brak. Sam zainteresowany wiele lat później, już na ławie sądowej zapytany o kontakty z Niemcami, odpowiedział: nie każdy mógł brać udział w zamachach na dowódcę SS w generalnej guberni generała Wilhelma Koppego, podkładać bomby i malować mury. I z rozbrajającą szczerością dodał: ja się do tego nie nadawałem. Czas okupacji to dla Mazurkiewicza również okres rozwijania pasji. Mężczyzna fascynował się samochodami i wzbogaciwszy się nabył pierwszego ze swoich Fiatów. Krakowiacy, widząc Mazurkiewicza rozbijającego się po mieście, nie mieli żadnych złudzeń, że te parady zyskały akceptację hitlerowców. Niemcy nie dawali nic od tak,
za piękne oczy. Co ciekawe, etykietka kolaboranta nie przylgnęła do Mazurkiewicza. Szeptano za jego plecami, że owszem, ma koneksy i chadze na układy, ale niezmiennie zapraszano go na salony, a estyma, jaką go darzono, tylko rosła. Mazurkiewicz swe zainteresowanie samochodami niebawem przekuł w zawód i po zakończeniu II wojny światowej zatrudnił się jako instruktor jazdy oraz został ekspertem sądowym i przygotowywał orzeczenia z zakresu motoryzacji, stąd też często sam tytułował się inżynierem. Ponadto prowadził działalność charytatywną i jeździł wraz z milicjantami na miejsca wypadków drogowych. Współpraca ze służbami, podobnie jak w czasach okupacji, nie zaciążyła na jego reputacji. Przeciwnie, kolejny raz przyczyniła się do umocnienia jego pozycji. Pod koniec lat 40. XX wieku Mazurkiewicz przebranżowił się i na kilka lat przemienił w pracownika Polskiego Czerwonego Krzyża, z którym ruszył w Europę. Tam wyszukiwał Polaków chcących wrócić do kraju, pomagał im załatwić niezbędne formalności, a następnie organizował drogę do ojczyzny. W międzyczasie zaś handlował walutą, przemycał kosztowności i miał mnóstwo okazji do romansów. Mógł wyrwać się z powojennej Polski i zawitać do krajów, które w odróżnieniu od domoludów budziły się właśnie z ciemnej wojennej nocy i aż kipiały witalnością. A Mazurkiewicz, jak zaświadczają ludzie, którzy go znali, miał wrażliwą duszę. Kochał przyrodę, piękne przedmioty oraz umiał docenić urodę architektury. Na tle całej biografii Mazurkiewicza jego życie rodzinne jawi się niczym klocek z innej układanki. Mężczyzna miał żonę, piękną Helenę, z którą od 1945 roku mieszkał przy Placu Biskupim. Byli zgodni, żadnych kłótni, zaświadczają sąsiedzi. Pożycie zakończyło się jednak rozwodem, który za Lucjanem Wolandowskim, autorem artykułów powstałych tuż po schwytaniu Mazurkiewicza, można by określić doskonałym. Helena już jako była małżonka mordercy z Kwiatkiem, przydomek ten tak notabene ukuli dziennikarze na wieść o zamiłowaniu podsądnego do szkarłatnych róż, kolegowała się z jego kochankami i robiła z nimi wspólne interesy. Do końca zachowała też dobre zdanie o swoim władku i nawet przed obliczem sprawiedliwości nie powiedziała o nim złego słowa. Dziś, w dobie elektronicznego pieniądza, mało kto wie, że wciąż istnieją banknoty dolarowe o nominałach 500, 1000, a nawet milion. Mazurkiewicz przekonał się o tym 29 maja 1946 roku, gdy wiózł w kierunku klasztoru na krakowskich Bielanach Jerzego de Lavaux. Mężczyźni mieli tam ubić interes nagrany niejako przypadkowo przez pana Władysława. Pan de Lavaux, zwany królem polskiego czarnego rynku, mieszkał vis za vis Mazurkiewiczów. Wiosną 1946 roku odwiedził go radziecki oficer i zaoferował kupno znaczków pocztowych. Gospodarz poprosił o chwilkę do namysłu i udał się do sąsiada, o którym słyszał, że sprzedaje antyki. Na znaczkach się nie znam, handluję czym innym, rzekł pan Władysław. De Lavaux, dorobiwszy się olbrzymiego majątku na dostawach dla Niemców, układał się teraz z polską władzą i pod jej czujnym okiem robił interesy, do których potrzebował dużej ilości skóry podeszwowej. I z pytaniem o ten produkt zwrócił się do nikogo innego jak do Mazurkiewicza. Ów zapewnił, że zna zakonnika, który mógłby zrealizować zamówienie na deficytowy towar. De Lavaux postanowił zatem osobiście spotkać się, słuchajcie, z przedsiębiorczym duchownym i poprosił sąsiada o pośrednictwo. W ustalonym dniu fałszywy pośrednik zajechał do króla czarnego rynku i obaj mężczyźni ruszyli w stronę klasztoru Kamedułów na krakowskich Bielanach. Już w samochodzie inżynier wyznał, że ma ze sobą 1000 dolarówkę oraz inne precjoza. Wówczas auto Mazurkiewicza zaczęło się krztusić i niemal zatrzymało na wzniesieniu. Kierowca wysiadł, żeby sprawdzić, co się dzieje, i okrążył pojazd, a następnie, będąc za plecami de Lavaux, strzelił pasażerowi prosto w głowę. Ciało włożył do bagażnika i pojechał nad Wisłę. Postanowił zaczekać, aż odpłyną barki wydobywające piach z rzeki. Czas umilał sobie kąpielą, gdyż jak zeznał, było już ciepło, i dopiero późnym wieczorem wrzucił trupa do wody. Jadwiga, przedwojenna fondanserka, dzięki dolarom de Lavaux, dama pełną gębą, zachodziła w głowę, gdzie podziewa się jej mąż. Mazurkiewicz był jednym z tych, którzy wmawiali jej, iż zbiegł na zachód. Sąsiad okazał się na tyle sugestywny, że kobieta nie dość, że przyjęła te argumenty, to oddała mu swoje wdzięki. Niemniej był to czas, gdy fałszywy inżynier otrzymał pracę intendenta w pociągach Polskiego Czerwonego Krzyża i, nie zaprzątając sobie głowy żoną zamordowanego przez siebie człowieka,
ruszył na podbój starego kontynentu. Minęło kilka lat. Lokator mieszkania przy Placu Biskupim 14 powrócił z zagranicznych wojaży i zajrzał do sąsiadki. Niemłoda już Jadwiga Delavaux wraz z siostrą Zofią, która przyjechała do niej z ZSRR, wiodła żywot rentierki, wynajmowała domy. Morderca z kwiatkiem bezbłędnie wyczuł pieniądze i kobieta zdradziła mu, że posiada biżuterię i walutę. Mężczyzna przekonywał, że w niespokojnych czasach, w których przyszło im żyć, dobiegała w końcu epoka okresu stalinizmu, nie wolno trzymać kosztowności w mieszkaniu. Zaproponował więc, żeby wdowa zdeponowała swoje kosztowności w jego tajnym schowku. Pani Delavaux po konsultacji z siostrą uznała, że to bardzo dobry pomysł i tak oto cenny łup sam wpadł w ręce Mazurkiewiczowi. Ten zaś od razu go spieniężył i zgodnie ze swoim zwyczajem przehulał w karty. W końcu był skończonym hazardzistą. Kobiety niebawem zaczęły domagać się zwrotu depozytu. Pan Władysław, który mimo rozwodu wciąż mieszkał ze swoją byłą żoną, wynajął drugi garaż przy ówczesnej ulicy Marchlewskiego. Dziś to jest bodajże ulica Beliny Prażmowskiego. W tym pomieszczeniu w betonowej podłodze wykuł głęboki na metr dół i tak przygotowany 16 maja 1955 roku umówił się na spotkanie z siostrami. Około 18 do garażu przyszła 50-letnia Jadwiga. Mazurkiewicz poczęstował ją alkoholem i słodyczami, a potem poprosił, żeby wsiadła do samochodu. Argumentował, że musi go przestawić, aby odsłonić skrytkę w podłodze, gdzie rzekomo były ukryte skarby. Gdy tylko kobieta ulokowała się na siedzeniu, swoim zwyczajem obszedł auto i strzelił ofierze w tył głowy. Później posprzątał pomieszczenie i czekał. Po 22:00 zgodnie z planem pojawiła się Zofia. Pytała o siostrę, na co morderca odpowiedział, że była zmęczona i leży w alkowie. Gdy kobieta odwróciła się, by odsłonić kotarę, mężczyzna zaszedł ją od tyłu i strzałem w potylicę pozbawił życia. Ciała obu kobiet wrzucił do dołu i zalał betonem. No ale na wszystkiego, słuchajcie, przychodzi pewien kres. Otóż jesienią 1955 roku Mazurkiewiczowi powinęła się noga i zawiódł go zarówno pistolet, jak i niezastąpiony garaż. Zanim jednak to się stało, na przełomie sierpnia i września elegancki morderca umówił się w Warszawie ze Stanisławem Łopuszańskim, który w owych czasach rozkręcał swoje szemrane interesy. Warto zaznaczyć, że ten przedsiębiorczy człowiek pozbierał się po traumatycznym spotkaniu z krakowskim upiorem i dwie dekady później przyodział całą Polskę w produkowane przez siebie najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne z obowiązkową naklejką Italy lub France. Nie mniej w połowie lat 50. obaj panowie, zasiadłszy pod kryształowymi żerandolami restauracji Bristol, omawiali handel zegarkami. I tak przywódcy dogadali się co do ceny, postanawiając, że miejscem do bicia targu będzie stolica Małopolski. Od chwili przyjazdu Łopuszańskiego do Krakowa piętrzyły się problemy. A to Mazurkiewicz musiał wymieniać złotówki na dolary, a to dostawca nie dotarł lub na jakiś czas przepadł bez wieści. Remedium na te chwilowe kłopoty był niekończący się karnawał. Piękny Władzio po przejęciu pieniędzy na zegarki zabierał warszawiaka do najlepszych krakowskich lokali, a następnie zawiózł swoim Oplem do Zakopanego. Po kilku dniach w drodze powrotnej do Krakowa pijanego Łopuszańskiego obudził wstrząs i niespodziewany hałas. Otworzył oczy i zobaczył stojącego nad nim Mazurkiewiczy, który tłumaczył, że dla hecy rzucił petardę, tak zwaną żabkę. Głupi żart, jak to określił zabójca, miał swoje konsekwencje i kontrahent wymacał z tyłu głowy ranę. Mężczyźni zajechali na pogotowie i tam poszkodowanemu opatrzono potylicę. Następnego dnia Łopuszański bezskutecznie próbował wyegzekwować od Mazurkiewicza zwrot pieniędzy za niedostarczone zegarki. Ten poprosił o wyrozumiałość. Mówił, że nie ma już gotówki i na poczet przyszłego rozliczenia przekazał handlarzowi złotą omegę, zrabowaną innej ofierze, oraz swój nieco sfatygowany już samochód. Łopuszański rad nie rad nowo otrzymanym autem wrócił do Warszawy. W stolicy niezwykle doskwierał mu ból głowy. Udał się więc do szpitala i tam po zrobieniu zdjęcia rentgenowskiego odkryto w jego czaszce kulę. Od tego momentu wypadki potoczyły się lawinowo. Warszawscy milicjanci skontaktowali się z krakowskimi i ci udali się do mieszkania przy Placu Biskupim. Pani Mazurkiewicz stwierdziła, że jej eks-mąż kilka dni temu zniknął.
Wziąwszy pod uwagę, że z kamienicy w ciągu dekady zniknęły już 3 osoby, nie było to nic nowego, mimo że służby prawa postanowili sprawdzić jeszcze jedno miejsce, garaż podejrzanego przez Marchlewskiego. Podczas przeszukania pomieszczenia uwagę milicji zwrócił jaśniejszy fragment podłogi. Rozkuto w tym miejscu beton i oczom zgromadzonych służb ukazały się 2 kobiece trupy. Właściciela garażu znaleziono w jednej z zakopiańskich kawiarni, gdzie jak gdyby nigdy nic raczył się luksusową kawą. Od razu trafił do aresztu, a stamtąd na salę sądową, na której w części dla widowni kłębiły się już tłumy. Krakowianie znali, chociażby ze słyszenia, mordercę z Kwiatkiem i na własne oczy chcieli zobaczyć jego upadek. Nie dowierzali też sędziemu i byli przekonani, że oskarżony, jako rzekomy współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa, szybko wywinie się z opresji. Przeświadczenie to zdawał się podzielać także jeden ze sprawozdawców prasowych. Nikt inny, słuchajcie, jak Marek Chłasko, który w pięknych 20-letnich napisał, nie przebierając słowach, że świadkowie bali się otworzyć mordę na procesie. Sam Mazurkiewicz, chociaż ciążył na nim zarzut co najmniej 7 morderstw, zdawał się pewny swojego uniewinnienia. Atmosferę bezkarności podgrzewał też adwokat Zygmunt Homfok-Ostrowski, przedwojenna sława Palestry. W ognistym przemówieniu argumentował, że jego klient wyeliminował szkodliwe społecznie osoby i tym samym zabójstwo rodziny de la Vaux znaczy mniej niż morderstwo na przykład familii robotniczej, a na taki czyn Mazurkiewicz, społecznik i człowiek uświadomiony politycznie, nigdy by się nie podważył. Zachowały się także zdjęcia z procesu, na których widać, jak nienagannie ubrany więzień z papierosem w ustach naradza się ze swoim adwokatem. Homfok Ostrowski nachyla się na tym zdjęciu, ja go teraz widzę, słuchajcie, i klaruje coś klientowi, wymachując przy tym fajką jak wskazówką. Linia obrony była prosta. Władysław Mazurkiewicz jest niewinny, a po drugie, co może wydawać się nieprawdopodobne, zwyczajnie ma zeza, co ma rzekomo rzutować na jego psychikę. Niemniej 30 sierpnia 1956 roku krakowski sąd wydał orzeczenie zgodne z ówczesnym kodeksem karnym. Za handel walutą, posiadanie broni i za 7-krotne zabójstwo Mazurkiewicz skazany zostaje na karę śmierci. 31 stycznia 1957 roku, w dniu wykonania wyroku, przed krakowskim więzieniem przy ulicy Montelupich zgromadziła się gawiedź. Do końca nie wierzono bowiem, że sprawiedliwości stanie się zadość i ten obrzydliwy, choć na swój sposób urzekający przestępca zostanie stracony. Także sam oskarżony był przeświadczony, że lada chwila nadejdzie ułaskawienie od samego Władysława Gomułki. Nic takiego się jednak nie wydarzyło i tłuszcza miała okazję do wiwatowania. Słuchajcie, na koniec słowem biblogo warto powiedzieć wprost. Pięknego Władzia stworzyli także jego współcześni. Gdyby nie ich strachy, nakazujące od razu widzieć w każdym szpiclu Gestapo albo UB, dawno dostrzegliby, że Mazurkiewicz nie jest ani żadnym inżynierem, ani życzliwym pośrednikiem, a jedynie pozorantem. Fakt, był obdarzony talentem, wdziękiem i dowcipem, ale jednak mistyfikatorem, a nie stającym ponad prawo demonem. A jeśli doda się do tego jego urok osobisty i łatwość zjednywania sobie ludzi, to otrzyma się mieszankę wybuchową. Człowieka, który przez 15 lat w samym sercu naszego królewskiego grodu Krakowa bezkradnie kradnie i zabija kolejne ofiary. Główną motywacją Mazurkiewicza jako seryjnego mordercy, jak zauważa jego biograf pan Cezary Łazarewicz, były jednak pieniądze. W sukurs tej konstatacji idzie Witold Horvath, który uważał, że panu Władysławowi daleko do seryjnego mordercy czy też psychopatycznego potwora. Jego celem nie była zbrodnia sama w sobie, stwierdzają obydwaj. Obarczony takimi właściwościami jak chciwość czy słaby charakter, pozbawiony wsparcia ze strony rodziny i podany deprawującej presji otoczenia, Władysław Mazurkiewicz lękliwie bez spoglądania w oczy podnosił broń i zabijał dla korzyści materialnych, z reguły strzałem w tył głowy. Z tej perspektywy jakże przerażająco brzmią słowa, które miał wypowiedzieć tuż przed egzekucją. Do widzenia, panowie. Niedługo wszyscy się tam spotkamy.
To tyle gwoli dzisiejszej serii. Mam nadzieję, że podobało wam się to opowiadanie o jednym z polskich potworów, polskich seryjnych morderców, eleganckim mordercy Władysławie Mazurkiewiczu. Jak zwykle był z wami Wilku. Ja zachęcam serdecznie do oglądania mojego kanału. Mam nadzieję, że wam się podobało, że wyciągniecie z tego wnioski i bardzo uważnie będziecie oglądać otoczenie wokół siebie, spoglądając wstecz. W rytm polskiej muzyki żegnam was i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!